Dzisiaj na zajęciach ABC Plastyki realizujemy temat obraz zimą, czyli zima w oczach dziecka. Jak dzieci widzą zimę? Wielu artystów sięga do tego tematu, jakim jest właśnie zima. Dzisiaj drukując reprodukcje dzieciom, przygotowując się na zajęcia, takie obrazy im pokazuje. Więc pojawiają się obrazy zimy Bruegla i Alfonsa Muchy. Także dzieci oprócz tego, że realizują temat, poznają troszeczkę historii sztuki. Dzisiaj dzieci tworzą na czarnej kartce i działają bielą. Tworzą obraz monochromatyczny, co jest bardzo trudne i tylko wielcy artyści potrafią operować jednym kolorem na jednym kolorze. Dzieci mierzą się dzisiaj z tym działaniem i myślę, że świetnie im idzie. Na mojej pracy spotyka się tylko biało, czyli biały kolor się kojarzy ze śniegiem, czyli na mojej pracy są bałwany, no może być pani jesień, mogą być aniołki, śnieżynki, no i też może być księżyc, bo może to być nocą, mogą być sanki. I mogą być drzewka, ale drzewa są najtrudniejsze, bo każdy maluje inaczej drzewa, a drzewa zimą są trochę takie pokryte śniegiem, czyli trochę inaczej się maluje niż takie wiosenne. Namalowałam bałwana i kuli. Jak ja jeżdżę na sankach. Na moim obrazku jest pani zima i koło niej stoi bałwanek i z góry pada bardzo dużo płatków śniegu. Dzisiaj namalowałam bałwanka. On jeszcze namalowałam jeszcze ławkę, na której siedział kiedyś Mikołaj jeszcze. I namalowałam drogę dla bałwana i on się sobie po niej szedł. No, ja miałam na początku taki plan, że namaluję panią jesień, może zimę, ale zdecydowałam się, że namaluję bałwana. Chciałam koło tego bałwana namalować ławkę, więc to jest takie trudne malować taką ławkę. No ale ta ławka mi się nie udała, czyli co, już musiałam ratować sytuację. I musiałam wtedy namalować drugiego bałwana, a potem wezmę taki format, że na początku spróbuję zrobić białą tą całą jakby, bo biała kartka cała nie może być, czyli wszystko musi być takie innego. Pomysł wzięłam z pomysłu. Bo bałwanka lepiłam z tatą i moją siostrą w lesie, jak byłam kiedyś i widziałam, jak on wygląda.
pomysł, że coś na początku się na przykład kojarzy z zimą, no i zapamiętuje to na przykład się i potem to się jakby kopiowało, tak jak zdjęcie, naciska się na guzik i już to jest, czyli tak prawie jak bierze się kartkę, pędzel i się maluje to. Ciocia mi trochę pomogła, od mamy trochę odgapiałam. Artyści podchodzą do tematu zimy troszeczkę inaczej, więc bardziej na zasadzie obserwacji, czyli jak jest oblodzona, jaki jest puszysty śnieg, obserwują grę świateł. Zima w oczach dziecka jest troszeczkę inna, czyli bardziej bałwanki, kuligi, zabawa na sankach, rzucanie się śnieżkami, przebywanie z rodzicami na powietrzu. Taka jest zima w oczach dziecka. Dzisiaj dzieci operują techniką mieszaną, czyli pojawia się farba, oczywiście biała, pojawia się pastel, tłusty i suchy, pojawia się papier, gdzie używamy tego jako kolażu i pojawiają się narzędzia codziennego użytku, typu widelce, noże, gdzie dzieci bawią się fakturą, czyli uzyskują efekt chropowatości, nierówności na papierze. Prace dzisiejsze są już przygotowywane na wystawę końcową ABC Plastyki. Mam nadzieję, że będą cieszyć oczy rodziców i będą rodzice tryskać dumą, jak będą oglądać te prace na wystawie w Młodzieżowym Domu Kultury. Wszelkie materiały używane na zajęciach ABC Plastyki są zakupywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.